Pod takim złośliwym tytułem ten wykład, czy gry wideo są grami? Oczywiście dojdziemy do wniosku, że nie. Ale to jest problem, który branży gier wideo, a może bardziej branży krytyków gier wideo i graczy, od jakiegoś czasu nie dawał spokoju. To znaczy zaczęło się pojawiać bardzo dużo takich form, które nie do końca pasują do tej prostej etykietki gra. Czego by ta etykietka nie oznaczała, tak? Bo termin gra, jak Państwo być może wiedzą, jest w ogóle bardzo problematyczny i trudno powiedzieć, co to znaczy, że coś jest grą, a coś nie jest grą. Natomiast zaczęło się pojawiać sporo takich produkcji, o których mówiono, no to właściwie już nie jest gra. I może zacznę od jednego takiego przykładu. Nie wiem też, na ile Państwo będą obeznani z tymi przykładami, na ile nie. Starałem się takie mydło i powidło, trochę świeżych przykładów, wrzucić trochę jakichś takich staroci z wczesnych lat 90., żeby jeśli ktoś się przez połowę wykładu będzie nudził, to przynajmniej ten jeden kawałek, w jednym z tych kawałków się dowie czegoś nowego. Zacznę od takiej gry, która się nazywa Dear Esther. Nie wiem, kto grał. O, cała jedna osoba, o, bardzo dobrze. Więc będę mógł ją też pokazać. Cześć. O tym panu jeszcze będziemy mówić. Dear Esther, kiedy ta gra się pojawiła, pamiętam taki wymowny fragment w umierającym już wówczas piśmie Play polskim. Tam była taka rubryczka, o czym nie napisaliśmy. Czy to nie była regularna rubryczka, ale takie było, o czym nie napisaliśmy. Nie napisaliśmy o Dear Esther, bo to właściwie nie jest gra. Więc nie chce nam się o tym pisać. Zobaczmy sobie w takim razie, jeżeli nam się zaraz tutaj jakieś cuda z rozdzielczością nie poczynią. Zobaczmy sobie, jak wygląda to coś, o czym redakcja Playa nie uznała za stosowne pisać. Dear Esther, I've lost track of how long I've been here and how many visits I have made overall. Certainly the landmarks are now so familiar to me that I have to remind myself to actually see the forms and shapes in front of me. I could stumble blind across these blocks, the edges of these precipices, without fear of missing my step and plummeting down to sea. Besides, I've always considered that if one is to fall, it is critical to keep one's eyes firmly open. To jest gra, cześć, to jest gra, która polega wyłącznie na chodzeniu. Tutaj jest całkiem sporo przedmiotów, na przykład takie wiaderko. To wiaderko jest dla mnie przeszkodą nie do przekroczenia. Nie mogę go podnieść, tak? Te przedmioty są doskonale nieruchome, więc poziom interakcji z tym otoczeniem jest właściwie zerowy. Jedyne co jest, to jest ten krajobraz i narracja, która się od czasu do czasu pojawia. Nie będę tutaj wchodził w to, co to jest za historia i o czym to jest historia, bo to jest taka historia, którą sobie trzeba zdekodować. Ona na kilku poziomach działa, znaczy to jest jakaś taka historia, która najpierw się wydaje taka bardzo szalona i fantastyczna, czy taka bardzo poetycka, potem się okazuje, że jest tak naprawdę bardzo taka potoczna. No i tak. Czy można spaść z tej skały? Można spaść z tej skały i można się... Oczywiście nic nam się nie dzieje i to, co było też bardzo gorszące dla wszystkich szanujących się tak zwanych prawdziwych graczy, to, że nawet jak się utopię, to jeżeli nic nie pójdzie nie tak, to za chwilę powinienem wylądować z powrotem na brzegu.
Nawet tej swobody mi nie pozostawiono. Tak? To zaczynało swoją historię jako mod do Half-Life'a 2. Wyglądało wtedy trochę brzydziej. Potem ten kształt Dear Esther nadał Robert Briscoe. Robert Briscoe to jest taki projektant poziomów, między innymi odpowiedzialny za pierwszą część gry Mirror's Edge. I może też dlatego, że to był mod do Half-Life'a 2, to było takie straszne i okropne, że nie dawało się niczego podnieść, tak? Bo Half-Life 2 to wiadomo, że to jest gra, w której można wszystko podnieść i wszystko rozwalić. Pojawiały się właśnie takie głosy, że to właściwie nie jest gra, że to jest może bardziej zbliżone do filmu. Dlaczego, to taka klasyczna też pretensja w przypadku tego rodzaju gier, dlaczego to jest gra, a nie film? Dlaczego to jest gra, a nie opowiadanie? Bo ja się czuję, jakbym przeczytał opowiadanie. Bo gra jeszcze do tego na domiar złego trwa jakieś 3 godziny. I to jest jeden z tych przykładów. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. A drugi przykład takiej gry, która w pewnym momencie wywołała bardzo taki radykalny ferment, nieco wcześniejsza, to jest słynna gra The Graveyard. Kto grał? Kto zna? Tak, całe 3 osoby. No zobaczmy, gdzie tego będzie prościej. Aha, to może sobie uruchomię na wszelki wypadek w okienku, bo nie wiem, co mi zaraz ten projektor tutaj powie. Państwo wybaczą. To jest gra o babuleńce, która przyszła na cmentarz. Babuleńka bardzo wolno chodzi, szybko się męczy. Nie może ani spać w żadną przepaść, ani nawet nie może iść dalej w tę stronę, tak? Znaczy ekran się nie przewija, ona się dalej zatrzymuje na krawędzi tego ekranu. Także ma tylko jedną prostą drogę. I to jest droga do ławeczki, którą tam w oddali widać. Naszym celem jest podejście babuleńką do ławeczki, sprawienie, żeby babuleńka usiadła na tej ławeczce, wysłuchanie piosenki, po której babuleńka wstaje i wyprowadzamy ją z cmentarza. Teraz już nie wiem, czy to demo jeszcze jest. W sieci były 2 wersje. Była wersja demo i wersja płatna. W wersji demo babuleńce nic się nie mogło stać. Wersja płatna polega na tym, że w losowym momencie babuleńka może umrzeć. Ale nie musi. To oczywiście brzmi bardzo wesoło. Natomiast kiedy się w to faktycznie, kiedy się nią osobiście kieruje i kiedy się na przykład czeka, czy to zaraz, czy nie, czy ona przeżyje nam tym razem, czy nie przeżyje, to budzi się takie dziwne napięcie. Tak? Takie napięcie, które myślę dobrze znają ludzie, którzy mają styczność z bardzo starszą osobą albo opiekują się bardzo starszą osobą. Takie powracające pytanie zawsze, czy to już, tak? Czy to zaraz będzie ten moment, czy jeszcze trochę czasu nam zostało. Więc jest to w sumie bardzo prosta rzecz, ale bardzo, bardzo na pewnym poziomie poruszająca. Po prostu czasem jest problem. Już? To jest wersja płatna, tak. Rozumiem, że medytuję.
tak z wagonu. René, jak nad rejzbą, tam za mowy ze nas lap, to odchywalny ten grom. Ennoj mi rok raz. Kek, ta zema to odchybor, zida jerni overlop, ar portreta lam flor, blokresk nojt gedrop. En Roger, dat was de kamp, die heeft zichzelf overgroeid als een krim op de hoogwoordhander. Veel schaduw, weggesnoeid. Zoutzuur op haar duim, witte pubbels, geel schuim. Stalen wonden, maar troes te wassen, jaren laten weg te krassen. En een bijtel voor je eigen naam. Voor als we komen te gaan. Want tussen je kikkers en benen zou ik die webben willen plukken. Geef het zand tussen zijn benen. Als ik nog kon bukken, kun ik porseleinen, sprei van zwarte marmer, mogen stenen bloemen zijn, om mij aan te verwarmen. Zout, zuur, partij, witte bubbels en geel schuim, staal om het roest te wassen, jaar en nacht het licht te krassen, en een bijtel voor je eigen naam. Voor als we komen te gaan. No i to już jest w zasadzie... Aha, jeszcze. To już w zasadzie tyle, prawda? Bo babcia zmarła nam na samym początku piosenki. I to jest taka gra, która budziła pewną konsternację, budziła dużo zadziwienia, była oczywiście świetnym tematem anegdot i okazała się też niesamowicie inspirująca. Na przykład Richard Le Marchant, który teraz jest wykładowcą na University of South California, ale wtedy jeszcze pracował w firmie Naughty Dog i robił kolejne części Uncharted. Mówi, że takie sekwencje, które gdzieś tam od Uncharted 2 się stają bardzo, bardzo wyeksponowane w tej serii, kiedy bohater po prostu idzie i do nikogo nie strzela, z nikim nawet nie rozmawia, tylko przechodzi przez takie przestrzenie, na przykład przez taką górską wioskę tybetańską, tak, w dwójce. Ta konkretna scena w dwójce była bardzo bezpośrednio zainspirowana właśnie The Graveyard, bo ludzie z Naughty Doga zagrali w to, bardzo im się to spodobało i otworzyło im oczy, że tak też można. Tak, że to gry wideo mogą również tego rodzaju emocje dużo bardziej stonowane przekazywać. Więc zacznijmy może od tej parki. Oria Harvey i Michael Semin, para belgijsko-amerykańska, pan jest Belgiem, pani jest Amerykanką. Oni tworzą taki duet Tale of Tales i właśnie to oni stworzyli grę The Graveyard. I oni stworzyli też taką kategorię bardzo... Teraz chyba jeszcze ona najlepsze dni ma za sobą, ale w pewnym momencie była bardzo inspirująca. Not games, tak? Czyli tak zwane nie gry. Oni bardzo mocno kontestowali to, że się ich szufladkowało, czy że w ogóle taką dziwną formę, którą nazywamy grami wideo, szufladkuje się wyłącznie w kategorii gier. Widać. Tak jakoś z tymi przezroczystościami coś tu poplątałem, albo
W grach wideo to są wyjątki z takiego ich wykładu otwierającego imprezę, która się, nie pamiętam, czy dwukrotnie, czy trzykrotnie się odbyła w Kolonii, tak zwane Not Games Fest. I to są fragmenty. W grach wideo można tworzyć żyjące światy, które da się odkrywać. Można tchnąć życie w sztuczne postaci. Można tworzyć warunki początkowe sytuacji, nie wiedząc, jak się ona rozegra. Można tworzyć ekspresywną poezję wizualną, która bardzo redukuje dystans pomiędzy sztuką a odbiorcą. Ciąg dalszy tutaj jest taki, więc zafascynowaliśmy się grami. To byli ludzie, którzy takiego tła, jeśli chodzi o granie, za dużego nie mieli. Oni przede wszystkim projektowali strony internetowe, zajmowali się taką twórczością artystyczną też internetową. Jakieś takie aplikacje dla różnych, dla kilku muzeów też robili sztuki współczesne i tak dalej, i tak dalej. Tak patrzę na Dawida Walerycha, zaraz jeszcze też będę albo może od razu odeślę. Dawid przeprowadził bardzo fajny wywiad z Harvey Isaminem, chyba najbardziej taka rozległa rzecz w języku polskim, jaka się ukazała, jeśli chodzi o nich, na blogu Jawne Sny, także później odsyłam właśnie do tego wywiadu, chyba bo tytuł to jest Tu chodzi o ludzi, a nie o systemy, nie? Tak ten wywiad wyglądał, tam jest eksplikacja właśnie poglądów Harvey Isamina. Więc mówią, zaczęliśmy grać i zobaczyliśmy, jakie gry są cenione. W tych grach nie chodziło o zajmowanie się innymi postaciami, tylko o wygrywanie albo przegrywanie. Nie chodziło o eksplorację, tylko o osiąganie celów. Nie chodziło o dobrą zabawę, tylko o bycie nagradzanym, o rezultaty. Zamurowało nas. To tak, jakby ktoś wziął do ręki wielki pędzel i nakulfonił na narodzinach Wenus Botticellego kratkę do gry w kółko i krzyżyk. Takie bardzo mocne sformułowanie. To marnowanie wspaniałego medium. I to jest taki przykład retoryki, którą Samin i Harvey bardzo konsekwentnie stosowali. Stworzyli taki manifest, który się nazywa Real Time Art Manifesto, który na stronie Tale of Tales cały czas jest. Na temat właśnie jakiegoś takiego nowego otwarcia czy nowego rozdania w tworzeniu gier wideo, które przede wszystkim powinny się oderwać od tej kategorii growości, a może w ogóle też oderwać się od nazwy gra. Tutaj akurat było różnie, bo w tych wcześniejszych wypowiedziach Samina dominuje taka niechęć w ogóle do terminu gra. I te gry wideo może też by trzeba jakoś inaczej nazwać, dlatego jest też real-time art, tak, a nie video games. Natomiast później było kilka wypowiedzi z tymi wypowiedziami się bardzo pewnie mocniej solidaryzuję i to jest jakby główna moja teza dzisiaj, że to, co nazywamy grami wideo, video games, to niekoniecznie jest jakiś podzbiór gier games. Tak? Że gry wideo to może być jakaś forma, która z grami ma już niekoniecznie tak wiele wspólnego. To też jest z takiego materiału właśnie Not Game Fest. Tak? Can interactive media express ideas without competition, goals, winning or losing? Czy możemy w mediach interaktywnych wyrażać jakieś idee bez konkurencji, celów, wygrywania, przegrywania? Tutaj widzą Państwo, że mamy do czynienia z taką próbą stworzenia jakiejś prostej albo dążenia do jakiejś prostej definicji tego, czym jest gra. Tak? Że są jakieś elementy składowe tego pojęcia, czy elementy obowiązkowe dla tego, co możemy nazywać grą. Konkurencja, cele, wygrywanie, przegrywanie. Pokażę Państwu za chwilę pewnie troszkę lepszą próbę zdefiniowania tego, czym jest gra, chociaż też, broń Boże, niedoskonałą. No i od Harvey Isamina zaczęła się ta fala nie gier. Mamy tutaj znany Państwu The Graveyard. W prawym górnym rogu to jest obrazek z gry Fatal. To jest taka adaptacja Salome Oscara Wilda, opierająca się właściwie wyłącznie na eksploracji. W prawym dolnym rogu taka pewnie najprzystępniejsza i najbardziej znana też gra studia Tale of Tales, czyli The Path. To jest taka wariacja na temat historii o zielonym kapturku, o czerwonym kapturku. Budzimy się. I tutaj chyba się podłączę.
tylko nie wiem, czy to znajdę teraz. To jest jeszcze jedna sprawa, ale jakoś się dzisiaj wyżywam na tym świętej pamięci Playu. A skoro mam internet, to spróbuję znaleźć. Aha, zobaczymy, czy go mam, czy go nie mam. Sieć niezidentyfikowana, brak dostępu do internetu. Czy chcesz? Nie chcę. Nie chcę. Idź sobie. Dobra. The Pass to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest taki moment, kiedy gra, która zupełnie nie pasująca do... Aha, zobaczymy, czy tu... Gra, która zupełnie nie pasuje do tych takich klasycznych kategorii, próbuje wejść w obieg komercyjny, a obieg komercyjny nie do końca wie, co z nią zrobić. I nie do końca wie, jak ją zaszufladkować. I jest taki przykład heroicznej walki anonimowego redaktora czasopisma Play z zadaniem zapowiedzenia gry The Path, którą z braku laku zapowiadano jako horror. Zobaczymy, czy ja to znajdę. Nie, no co to? Dzisiaj to przypadkiem znalazłem. To może tak. Jawne Sny to jest taki blog, na którym kiedyś, jak byłem młody, to pisałem, a teraz się strasznie zaniedbuję. Zakładany przez Olafa Szewczyka i częścią tego bloga przez jakiś czas był właśnie Dawid Walerych, który w tym czasie też przeprowadził ten wywiad. O, przepraszam, jest, dobra. Był sobie las, gęsty, cuchnący, przeklęty. Podobno śmierdział kupą Frogera i szczynami mamuta, ale jedyny człowiek, który odważył się to sprawdzić, dawno już nie żyje. Przez las biegła droga. Drogą tą szła mała dziewczynka w czerwonym kapturku i wesoło śpiewała, bo właśnie obaliła wino dla babci. Wróć. Dziewczynka nie miała kapturka, wypieprzyła go miesiąc wcześniej, bo uznała, że jest wiejski. W każdym razie wędrowała przez las pełen złych duchów, gdy drogę zastąpił jej cenzura. The Path to wyjątkowo mroczny horror, podany w konwencji przygodówki. Przeklęta puszcza i babcia czekająca na koszyk z szamą tworzą szlak, przez który gracz będzie musiał się przedrzeć. Po drodze czekają go ciekawe zagadki, liczne nawiązania do klasycznych bajek i tajemnicza dziewczynka, która nieraz przebiegnie przez drogę. Fear może się schować. Strasznie lubię takie momenty, kiedy mainstream zupełnie nie jest sobie w stanie poradzić z jakimś utworem i to jest przykład tego, tak? Wiecie, jak tu rozpaczliwie się szuka jakichś punktów zaczepienia, że horror, że przygodówka, a jak przygodówka, to na pewno będą zagadki, tak? Oczywiście żadnych zagadek nie ma. Przepraszam, tak? Czy nie jest to najzabawniejsze jeszcze w momencie, kiedy ten mainstream się próbuje jakby nawet bronić, udawać, że wie, o co chodzi? Tak. Tak. No tutaj widać taką długą wypowiedź, która pokrywa właśnie brak pewności siebie, tak? Taką bezradność. Zobaczymy, czy mi się to dobrze włączy. Czy... A nie, czy ten człowiek grał w ogóle? Nie, bo to była zapowiedź tylko, wiesz? To była zapowiedź. Także to było na etapie, że... nie wiem, czy Państwo pamiętają, Ty może pamiętasz, Dawid, że to było promowane jako horror i chyba wydawcą polskim, nie pamiętam, czy chyba Techland był polskim wydawcą? Aha, widzę, że nie przeskoczymy sobie. Nie pamiętam, kto był wydawcą, ale wydawca też próbował to pozycjonować jako horror. No to nie, to The Path w takim razie nie zobaczyłem, bo tu widzę, że z projektorem się jakoś tam... to kłóci. Natomiast elementów horroru tam właściwie prawie nie ma. Zagadek oczywiście żadnych też nie ma.
Jest jeden piękny taki złośliwy gest w stronę graczy, to znaczy jest w tym lesie, po którym czerwony kapturek idzie do babci i cały myk polega na tym, żeby zejść z drogi, tak? Znaczy, żeby nie iść drogą, tylko zejść z tej drogi i potem następuje takie błąkanie po tym lesie, gdzie się napotyka różne dziwne jakieś postaci, symbole i każda z tych dziewczynek napotyka coś, co jest nazywane jej wilkiem. I to są bardzo różne rzeczy. Dla jednej z dziewczyn to jest ktoś, kto ją, jest jakoś w domyśle sugerowane, że być może ją uwiódł. Dla małej dziewczynki tym wilkiem jest to, że widzi rozkopany grób, tak, że będzie czyjś pogrzeb. To jest jakiś moment takiego jakiegoś doświadczenia inicjacyjnego albo jakiegoś takiego punktu, w którym stajemy się doroślejsi w jakiś bolesny sposób. I w tym lesie jest 100 kwiatków do zebrania. Te kwiatki są numerowane. Znaczy, jak się zbierze kwiatki, to się dowiadujemy, który kwiatek zebraliśmy właśnie. Jak się wszystkie kwiatki zbierze, to oczywiście nic się nie dzieje. Bo nie o to chodzi. To jest też taka produkcja, którą Tale of Tales nie ukrywają, że starali się dostosować troszkę do takiego bardziej masowego odbiorcy. Więc to gdzieś tam pogrywa troszkę taką modną wtedy kulturą emo, ale też jakby raczej ją komentując, niż biorąc ją za dobrą monetę. I też bardzo ciekawa rzecz, to tak jest, że ludzie, którzy w tym czasie, co ja, zaczynali pisać o grach i próbowali troszkę ambitnie o nich pisać, to bardzo często to się zaczynało, nie wiem, badacze, nie wiem, czy znają Państwo na przykład Piotra Sterczewskiego, ale jest takie doświadczenie, nie powiem, że pokoleniowe, bo ja akurat od Piotra jestem troszkę starszy, ale powiedzmy taki moment wejścia w to pisanie o grach, że w pewnym momencie zaczynało się od pisania o The Path. Także jak Tale of Tales. Oni teraz akurat dość często do Polski przyjeżdżają, współpracują z Instytutem Adama Mickiewicza i takie właśnie pierwsze powitania z Tale of Tales to przeważnie są takie: od was właśnie zaczynałem pisanie. Kolejna postać to jest oczywiście Genova Chen. Genova Chen, którego Państwo pewnie jakoś tam kojarzą, zwłaszcza z tego tytułu, który się tutaj na dole znajduje, czyli Journey. Tak? Chen już na początku swojej kariery jako student na Uniwersytecie USC zaznaczył swoją obecność i taki swój charakterystyczny styl. W czasie, kiedy w ogóle nie było mowy o tego rodzaju grach, stworzył taką małą grę niezależną Cloud. To jest w lewym górnym rogu. I The Cloud ma taki prosty zarys fabuły. Jest chory chłopczyk, leży w szpitalu, wygląda przez okno. To jest troszkę taki autobiograficzny wątek, bo Chen, jak był mały, też dużo chorował. I wyobraża sobie, jakby to było latać po niebie i układać różne kształty z chmur. I to właśnie robi. Tak? Jak się zagra w tego Clouda, to jest oczywiście taka prosta gierka i widać, że to jest projekt studencki, ale widać też, jak w pysk strzelił, skąd się bierze Journey. Tak? Znaczy to już jest to. I też bardzo dosłownie widać, skąd się bierze Journey, bo cała ta ekipa That Game Company, czyli tej firmy, która zrobiła Journey, czyli właśnie Chen, czyli Kelly Santiago, to oni tam już są. Tak? Współpracują nad tym projektem. Druga taka ważna gra Chena, Flower, i trzecia Journey. Journey jest takim punktem zwrotnym, jeśli chodzi o historię niegier. Bo to jest gra, w której też bardzo mało wyzwań czeka na gracza. Nie ma tam w zasadzie potworów, które są mu w stanie trwale zaszkodzić, ewentualnie troszkę go opóźniają na drodze. A gra polega na tym, że się przez piękne krajobrazy idzie do takiej góry, która się na horyzoncie znajduje. Tak, i są takie proste elementy platformówki, jakieś bardzo proste zagadki do rozwiązania, ale one są tak proste, że właściwie są prawie do zaniedbania. Tak? I nagle się okazało, że to nie jest wada. Do tego gra jest króciutka, tak? Bo myślę, że w 3 godziny się można uwinąć. I nagle się okazało, że to nie jest wada. Nagle się okazało, że jest bardzo dużo klientów, którzy są skłonni w coś takiego zagrać. I nagle się okazało, że media związane z branżą gier wideo się ocknęły i zaczęły obsypywać, znaczy i media, i wszelkiego rodzaju jakieś targi i konkursy zaczęły obsypywać Journey nagrodami,
których większość producentów gier sobie nawet czy ilości nie była w stanie wtedy wyobrazić. Tak? Znaczy to był niesamowity sukces krytyczny, całkiem przyzwoity sukces komercyjny. Komercyjny, mówię przyzwoity również dlatego, że ta gra powstawała bardzo długo. Ona powstawała pod opiekuńczymi skrzydłami firmy Sony. I Sony w związku z tą wcześniejszą grą Chena, Flower, również dla Sony zrobioną, miał na tyle dużo do zaufania do Chena, że nie wiem, czy tej anegdocie do końca wierzyć, czy nie, ale podobno Chen sam ją na GDC opowiadał, że mieli już wszystko prawie gotowe, tylko nie mieli jeszcze takiego dobrego zakończenia, nie wiedzieli, jak z tego zakończenia wybrnąć, jak to zakończenie zrobić i jeszcze rok dostali na zrobienie zakończenia. Tak? Mogą sobie Państwo wyobrazić, że większość producentów by na coś takiego nie pozwoliła. Sony wtedy akurat pozwoliła. To jest, tak, pociągnę jeszcze ten temat, dział Sony, który się tym zajmował, czyli dział Sony Santa Monica, odpowiedzialny za właśnie takie dziwne gry niezależne. On już niestety przestał istnieć, ale dobra wiadomość jest taka, że duża część tych ludzi, którzy siedzieli w tym dziale Santa Monica, przeszła do takiej firmy produkującej przede wszystkim filmy, która się nazywa Annapurna. Jest teraz ten dział Annapurna Interactive w firmie Annapurna. Pierwsza gra wydana przez Annapurnę to jest What Remains of Edith Finch. Też bardzo, bardzo polecam, jeśli ktoś nie słyszał o tym jeszcze. No i firma The Chinese Room. The Chinese Room, czyli Die Este, które już widzieliśmy, tutaj lewy górny róg. Die Este, które też okazało się zaskakująco dużym sukcesem komercyjnym. Potem była nieco mniej udana, tu po prawej stronie, gra Amnesia, a Machine for Pigs, która ma świetne zakończenie, świetny ogólny pomysł, natomiast no, dosyć jest monotonna między tym początkiem i tym świetnym zakończeniem. Jest dużo takiego wypełniacza. Ale potem kolejna ich rzecz to jest absolutnie przewspaniała gra Everybody's Gone to the Rapture. Najpierw wydana na PS4, potem wydana na PC-ta, na którym troszkę kuleje z optymalizacją, ale co tam. Tak, znaczy to jest akurat jedna z moich w ogóle ulubionych gier, więc też serdecznie Państwu polecam. I jeszcze jedna gra, o której trzeba by wspomnieć w tej fali niegier, o których mówiłem, to jest gra Gone Home. Gone Home to jest gra, w której trafiamy do... wcielamy się w dziewczynę, która pojechała na dłuższą wycieczkę do Europy, wraca do swojego domu w Stanach, właściwie nie do swojego domu, bo to jest dom, do którego jej rodzina się przeprowadziła w trakcie, kiedy ona była w Europie. I szybko się orientuje, że w tym domu coś bardzo poszło nie tak. Po pierwsze dlatego, że tam nikogo nie ma. I potem znajduje różne ślady jakby tego, co się tam działo. Przede wszystkim ślady historii swojej siostry. Ta siostra jest tam główną bohaterką. Wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy ostatecznie po tym sukcesie Journey krystalizuje się ta idea właśnie niegry. W umyśle tak zwanego prawdziwego gracza to się często krystalizuje pod dzisiaj popularną nazwą, którą ja uważam za komplement, niektórych ona razi, symulator chodzenia. I to jest też moment, kiedy symulator chodzenia staje się polityczny, bo ta fala już teraz troszkę przeszła takich ostrych ataków na symulatory chodzenia, ale w czasie, kiedy Gone Home wyszło, to te niegry były wrzucane do jednego worka pod tytułem propaganda lewicowa. Tak, razem z Depression Quest Zoe Quinn, czyli grą, która wywołała aferę Gamergate. Gone Home akurat bardzo wdzięcznie się do tego nadaje, bo ta siostra głównej bohaterki to jest dziewczyna, która się zakochuje w swojej koleżance. Tak? Więc
mamy ewidentnie do czynienia z grą, która ma zdegenerowane lewicowe przesłanie i promuje zboczenia i ma zdegenerowaną lewicową mechanikę, to znaczy niczego się nie podnosi, do niczego się nie strzela, tylko się chodzi. Tak? I wiadomo, że tylko lewak byłby w stanie coś takiego grać. I gdzieś tam od Gone Home się właśnie pojawia cała taka fala właśnie takiego protestowania. Pozwólmy grom być grami, a kto im nie pozwala. Tak? Jak nie chcesz grać w Gone Home, to nie musisz. Tak? Ale Gone Home było atakiem na wszystko, co dobre i święte w graniu, bo w graniu nie chodzi o to, żeby przecież chodzić i oglądać różne rzeczy, tylko żeby robić i żeby podnosić i żeby przewracać i żeby robić bam. Tak? Znaczy ja, żeby nie było, ja też bardzo lubię robić bam. Od wczesnego dzieciństwa lubię robić bam. I w grach komputerowych też bardzo lubię robić bam. Natomiast tutaj te protesty były dosyć wesołe. No i teraz już właściwie próbowałem takie soczyste fragmenty poznajdować jeszcze przed tym wykładem w recenzjach na Steamie i szczerze mówiąc jest już ich dosyć mało. Tak, ale kiedyś rzeczywiście te głosy na temat tego, że to jest policzek wymierzony w twarz graczom, były bardzo częste. A z drugiej strony Gone Home było też taką grą, która bardzo miała taką silną obecność w różnego rodzaju mediach mainstreamowych, mediach głównego nurtu, tak? Bo pisało się o tym w gazetach, że to jest taka gra w sumie, która jest taka fajna, jak porządnie zrobiony film obyczajowy, tak i tak dalej. Ona się też bardzo ładnie doklejała jakby do różnych takich haseł, że gry wreszcie dojrzały, tak moje ukochane hasło, gry wreszcie dojrzały, wreszcie podejmują poważne tematy i wywołują tak zwane poważne emocje i tak dalej, i tak dalej. Więc Gone Home było takie dosyć polaryzujące, ale też wyznaczyło pewne standardy, które później były na różne sposoby naśladowane. Tak? Gone Home było jedną z bezpośrednich inspiracji na przykład dla gry Zaginięcie Ethana Cartera Adriana Chmielarza i studia The Astronauts, tak? Bo Chmielarz był zafascynowany w pewnym momencie tą grą, też z zastrzeżeniami, tak? Ale zrobiła na nim duże wrażenie. Mhm. Symulatorami chodzenia nawet. Tak. Począwszy od Dear Esther, czy Journey, która była wcześniej, prawda? Tam wszędzie była fantastyka, tam wszędzie tak, była poetyka, tak. Tam wszędzie były jakieś zjawiska naturalne. A tu mieliśmy po prostu normalny dom, w którym wręcz żarty sobie robiono z tej horrorowej oprawy. Tak, tak. Bo tak, bo tak. Tak. Tak, tak, tak. Bo ta gra też się bardzo, bardzo. I to też było na swój sposób obraźliwe dla tak zwanej społeczności graczy, która bardzo sobie fantastykę ceni. Tutaj była. Tu jest. No, troszkę popsuje może doświadczenie grania, ale ta gra bardzo sprytnie sobie wykorzystuje różne takie tropy rodem z horroru. I potem się okazuje, że jednak, nie wiem, żaden potwór z szafy nie wyskakuje. Tak jest to, czy było to dla niektórych bardzo rozczarowujące. A realizm tak, jak najbardziej. Tutaj nawet, ja tego aż tak, bo ja akurat wielkim wielbicielem Gone Home nie jestem, znaczy doceniam tę grę. Natomiast bardziej ją zacząłem doceniać po takiej prezentacji, nie pamiętam, chyba Michał Staniszewski ze studia Plastic, robił taką prezentację o Gone Home, bardzo tak zawodowo, to znaczy pokazywał na przykład, otworzył lodówkę i pokazywał, które produkty gdzie stoją. I tam nie było tak, że w lodówce był, nie wiem, jeden obiekt ketchup i dwa majonezy i jeden ogórek i one były cały czas powtarzane, tylko w tej lodówce wszystko stoi tam, gdzie powinno. Tak? Mięsko na jednej półce, warzywka na dole, tak? Ketchupiki sobie na drzwiach stoją na przykład i sosy i tak dalej. Także tu jest tego rodzaju pedantyzm. Tak? Nie mówiąc o tym, że jak jest na przykład domowa biblioteczka kaset wideo, to się w latach 90. rozgrywa, to na każdej na grzbiecie można przeczytać, co tam jest. Tak? X-Files, tam odcinki takie a takie, pisaczkiem ojcowskim napisane, bo ojciec tam sobie to nagrywał. A tu mamy aktorki, tak? I jakiś taki montaż zrobiony. Także mnóstwo w tej grze jest szczególików, do każdej szufladki można zajrzeć.
Dobra, przejdźmy do spraw zasadniczych, to znaczy do tego, co to jest gra. Słownik języka polskiego PWN, to nie są wszystkie definicje, wybrałem te, które mi się wydawały istotne. Zabawa towarzyska prowadzona według pewnych zasad. Jeśli mówimy sobie o grze komputerowej, nie bardzo, jeśli gramy w singlu, prawda? Więc już odpada. Przedmioty służące do grania. W sensie, co tam u ciebie leży? A, gra Carcassonne u mnie leży na półce. Tak? Rozgrywka prowadzona między zawodnikami lub zespołami według zasad określonych regulaminem danej dyscypliny. To raczej do sportu. Rywalizacja dwóch konkurujących ze sobą osób lub grup. Ta definicja raczej odnosi się chyba sformułowań takich jak, nie wiem, gry, które platforma z PiS-em prowadzi albo vice versa, tak? Więc nie, niekoniecznie w tym sensie dosłownym, a odnosimy to też do gier, znaczy gry, w których konkurują ze sobą jakieś osoby lub grupy, no to znowu, jeśli gramy w singlu, to nijak ta definicja nam nie pasuje. Wydawanie charakterystycznego głosu przez samca głuszca, cietrzewia, dropia w czasie toków. To tu akurat to do społeczności raczej, tak? I do na przykład do Reddita, tak? Ewentualnie, ale... Więc spójrzmy sobie na troszkę poważniejsze definicje i będziemy tutaj szli śladami takiego badacza Jespera Jula. On napisał taki artykuł, który to już ma swoje latka i pewnie też można się krzywić, że ja cały czas się na niego powołuję, ale myślę, że on zrobił coś bardzo sensownego. To znaczy przejrzał różnorodne definicje gier funkcjonujące w ludologii i próbował z nich wyciągnąć jakieś wspólne części. Tak? Więc tutaj mamy Johanna Helsinghe, zupełnie klasyczną definicję, czy jedno z takich pierwszych, poważniejszych podejść do definiowania gier. Można nazwać, tylko tutaj problem podstawowy Helsingha tutaj w tym polskim tłumaczeniu to jest zabawa. Tłumaczowi polskiemu Homo Ludens wydawało się, że to nie ma takiej wielkiej różnicy. Nie wiedział, że później rozróżnienie między zabawą a grą będzie w ludologii absolutnie kluczowe. Tak? Zwykle się uznaje, że gra to jest pewna bardzo zorganizowana forma zabawy. Zabawa byłaby tą szerszą kategorią w niektórych ujęciach, tak? Ale gra zawiera reguły, natomiast zabawa jest taka bardzo beztroska i jeśli nawet są w niej jakieś reguły, to w każdej chwili mogą się zmienić, tak? Także nie jest tak, na przykład, że jak gramy w szachy, to możemy powiedzieć, ty słuchaj, a teraz to będzie złodziej, a to będą policjanci. Tak? Chyba, że jesteśmy przedszkolakiem i pewnie przedszkolak jest najfajniejszym takim źródłem, jeśli chcemy sobie zobaczyć, jak wygląda zabawa. Tak? Znaczy każda gra, którą jeżeli... Znaczy zależy też od tego, w jakim wieku przedszkolak, ale mój synek, teraz 4-letni, zaraz jest właśnie najmłodszej grupie w przedszkolu i próby uczenia ich jakichkolwiek gier kończą się w nieunikniony sposób zabawą. Tak? Znaczy, wszystkie reguły idą w kąt i to się wszystko płynnie zmienia. Więc z tym zastrzeżeniem, że to tu jesteśmy gdzieś tam, ta gra, zabawa, można nazwać zabawę czy grę czynnością swobodną, którą odczuwa się jako nie tak pomyślaną. To też dziwne sformułowanie w tym tłumaczeniu, ale... I pozostającą poza zwykłym życiem, to nie tak pomyślaną i pozostającą poza zwykłym życiem, to się sprowadza tutaj w oryginale do tego samego. A która mimo to może całkowicie zaabsorbować grającego, czynnością, z którą nie łączy się żaden interes materialny, przez którą żadnej nie można osiągnąć korzyści, która dokonuje się w obrębie własnego określonego czasu i własnej określonej przestrzeni, czynnością przebiegającą w pewnym porządku według określonych reguł i powołującą do życia związki społeczne, które ze swej strony chętnie otaczają się tajemnicą lub przy pomocy przebrania uwydatniają swoją inność wobec zwyczajnego świata. Tak? Tak zwana młodzież konwentowa na przykład. I mamy tu trzy takie podstawowe komponenty. Oderwanie od życia i to będzie taki punkt bardzo zapalny w późniejszych dyskusjach. To jest takie kukułcze jajo, które wrzucił Helsingha do ludologii i potem wszyscy się zastanawiali, jak sobie z tym poradzić. To funkcjonuje też jako pojęcie tak zwanego magicznego kręgu. Tak? Że w trakcie gry wytwarza się jakiś magiczny krąg, który potem, że w związku z nim to, co się dzieje w ramach gry, nie ma później żadnego przełożenia na rzeczywistość po zlikwidowaniu tego kręgu.
Tak? I to nie jest do końca, nie zawsze się nie zawsze to tak funkcjonuje. Ale mamy tu jeszcze reguły. Gra rządzi się jakimiś regułami. Mamy jeszcze przebrania tak, i społeczności. Roger Kajła, też szacowny klasyk ludologii. Czynności dobrowolne, wyodrębnione w granicach czasowo-przestrzennych, czyli to, o czym mówił Huizinga. Zawierające element niepewności, bezproduktywne, ujęte w normy i fikcyjne. Tak, budujemy sobie jakiś fikcyjny świat, działamy zgodnie z jakimiś normami lub regułami, jesteśmy oderwani od rzeczywistości albo siedzimy w ramach jakiejś rzeczywistości autonomicznej i robimy wszystko z własnej woli. Bernard Suits, brytyjski filozof zajmujący się między innymi filozofią sportu, w niedawno wydanej po polsku, chyba w zeszłym roku wyszła Konik Polny w książce. To jest bardzo fajna definicja. Grać w grę to angażować się w czynność ukierunkowaną na spowodowanie określonego stanu rzeczy wyłącznie przy użyciu środków dozwolonych przez reguły, gdzie reguły zakazują środków bardziej efektywnych na korzyść środków mniej efektywnych. I gdzie takie reguły są akceptowane, ponieważ czynią takie działanie czy taką grę możliwym. Tak? Czyli krótko mówiąc, robienie gier polega na, czy granie w gry polega na stawianiu sobie niepotrzebnych przeszkód. Tak? Myślę, że to ciekawa i w sumie bardzo inspirująca definicja, nawet jeżeli też nie do zastosowania wszędzie. Avedon i Sutton Smith. Wykorzystanie dobrowolnych systemów kontroli, w których zachodzi przeciwstawność sił ograniczana procedurą i regułami w celu osiągnięcia niezrównoważonego wyniku. Tu bardzo ważne wątki. Po pierwsze konflikt, tak, między dwiema siłami i są reguły, które prowadzą do osiągnięcia niezrównoważonego wyniku. To znaczy ktoś przegrywa, a ktoś wygrywa. Tak? I to Avedon i Sutton Smith uznają za element niezbędny. Teraz od uczonych przechodzimy do praktyka takiego trochę czasami niefrasobliwego praktyka, ale bardzo żarliwego, Chrisa Crawforda, projektanta, który na przełomie lat 80. i 90. miał niezwykle ciekawe pomysły i który stworzył też podwaliny pod najważniejszą taką konferencję branżową, czyli Game Developers Conference. GDC zaczynało się jako takie spotkanie towarzyskie gromadki twórców gier w domu Chrisa Crawforda i Crawford parę lat temu Kickstartera robił, bardzo to był źle przygotowany Kickstarter i bardzo nieciekawego projektu zresztą, ale miał bardzo interesujący filmik na początek i mówi: jestem Chris Crawford, napisałem pierwszą na świecie książkę o projektowaniu gier, słyszeliście o mnie? Nie? Założyłem GDC, znacie mnie? Nie? No i tak to działa niestety, no to taka żyjąca legenda. I Crawford w 1984 roku, albo 5, pisał: zauważam cztery wspólne czynniki. Reprezentację, zamknięty system formalny, który subiektywnie przedstawia pozbiór rzeczywistości, tak? Czyli gra ma jakiś aspekt mimetyczny, naśladuje rzeczywistość. Interakcje, konflikt i bezpieczeństwo. Rezultaty gry nigdy nie są tak przykre, jak sytuacja, którą gra modeluje. Tak? Jak gramy w grę wojenną i dostaniemy kulkę w łeb, to nas matka nie pochowa, tylko gramy dalej. To powiedzmy jest jakiś też jakaś wariacja na temat tego Huizingowskiego magicznego kręgu. The Art of Computer Game Design to jest w ogóle bardzo ciekawa książka pod wieloma względami. Polecam lekturę, bo można w niej w wielu miejscach zobaczyć, jak mało się od tego 1984 roku zmieniło. Tak? Znaczy, rzeczywiście Chris Crawford wtedy zajmował się problemami, które nikomu innemu nie przychodziły do głowy, ale potem każde kolejne pokolenie ludzi piszących o projektowaniu gier, ludzi z branży piszących o projektowaniu gier, powtarzało te pomysły Crawforda w przekonaniu, że to są ich własne pomysły i wyważali otwarte drzwi de facto. Tak? Znaczy, gdybyśmy sobie odpowiedzieli grzecznie i po Bożemu na wszystkie pytania, które Crawford zadaje w swoim The Art of Computer Game Design, to 50% książek o projektowaniu gier byśmy mogli wyrzucić, bo w sumie powtarzałyby to samo. David Kelly, The Art of Reasoning. Gra jest formą rozrywki konstytuowaną przez zestaw reguł, które określają obiekt, który ma zostać zdobyty i dopuszczalne sposoby jego zdobycia. Taka dosyć nudna.
I Katie Seylin, Eric Zimmerman, Rules of Play, to jest jeden z takich ważniejszych dzisiaj, chociaż już też troszkę takich przebrzmiałych podręczników projektowania gier. Gra to system, w którym gracze angażują się w sztuczny, określony regułami konflikt, którego efektem jest policzalny rezultat. I teraz Jul zebrał to wszystko do kupy i wypracował taki zestaw elementów, które gry mogą zawierać. Zaraz Państwo zobaczą, dlaczego mogą. Tak? Bo to nie jest taka definicja bardzo restrykcyjna. Na szczęście ona jest dosyć elastyczna. Ustalone reguły, czyli gry są oparte na regułach. Różnorodne, wymierne wyniki. Tak? Gra może prowadzić do zakończenia takiego, siakiego, owakiego. Mogę mieć tyle punktów, albo tyle punktów, albo tyle punktów, a mogę przegrać, a mogę wygrać. Tak? Wartość przypisana możliwym wynikom. Niektóre są pozytywne, inne są negatywne. Wysiłek gracza. Tak? W grze wymagane jest to, żeby gracz wkładał w nią jakiś wysiłek. Przywiązanie gracza do wyniku. Gracz gra po to, żeby wygrać i żeby uniknąć przegranej. Tak? Bo jeżeli, nie wiem, będziemy grali w piłkę i mamy w drużynie piłkarskiej kogoś, bo Jul to mówi nie tylko o grach komputerowych, tak? Mówi o grach w ogóle, wszelkiego rodzaju. Jak mamy w drużynie kogoś, komu nie zależy na wygranej, a zależy mu na przegranej, to powiedzmy, że reguły gry w piłkę nożną czegoś takiego nie przewidują. Tak? I konsekwencje gier podlegają negocjacji. To jest próba wybrnięcia z tego problemu magicznego kręgu Helsinki, bo na przykład jak gramy w pokera na pieniądze, to jak najbardziej gra ma konsekwencje w życiu rzeczywistym. I powiedziałbym, że jak się gra w pokera na pieniądze, to te pieniądze nie są zupełnie obojętne do tego, jak ta gra funkcjonuje, jak ona przebiega. Tak? One są bardzo ważnym elementem. Jeśli spojrzymy sobie na różnego rodzaju gry hazardowe, to zupełnie inaczej się gra na pieniądze, zupełnie inaczej się gra, że tak powiem, na sucho. Tak? Także tutaj konsekwencje gier podlegają negocjacji, to znaczy umawiamy się, czy to będzie miało konsekwencje w naszym dalszym funkcjonowaniu, czy nie. Tak? Były też... Tak? Jeśli dwie osoby grały nawet nie wiem, w jakiegoś RPG-a, nawet wiadomo, nie ze sobą, bo większość jest single player, to później się tworzy jakaś płaszczyzna do opowiadania, na to było do konwersacji. Tak, ale to myślę, żeby było bardzo luźne, bo to nie jest coś, co jest jakimś elementem konstytutywnym tej rozgrywki. Tak? Znaczy nie gra się w tego RPG-a w taki sposób, żeby zawierać znajomości, chyba że ta gra ma taką mechanikę, czy takie założenia. Ale myślę, że tutaj Jul mówi przede wszystkim o grach takich jak na przykład, nie wiem, jakieś takie imprezowe gry alkoholowe. Tak? Albo na przykład był jakiś taki aztecki sport narodowy, tak, w którym się grało w piłkę i ta drużyna, która przegrywała, była później składana w ofierze bogom. I to już było bardzo konkretne, a jednocześnie to było elementem bardzo ważnej społecznie gry. Tak? I to było jedno z kluczowych zasad tej gry. Bo tak sobie ustalili, pewnie nie grający, tak? ale był taki konsensus, powiedzmy, społeczny, że ta gra tak funkcjonuje, że kto w niej przegrywa, ten zostaje zabity. I to jest fajny obrazek, niestety mam po angielsku, ale ten schemat pokazuje, że Jul bardzo sensownie i bardzo elastycznie podchodzi do tego swojego modelu. To znaczy mamy tutaj taki twardy rdzeń, gry, które zawierają wszystkie te elementy, ale potem mamy takie przypadki graniczne, które niektóre z tych elementów mają, innych nie mają. Tak? I potem mamy rzeczy, które się sytuują zupełnie już poza tym marginesem.
Tak, czyli na przykład bardzo mi się podoba tutaj ten kawałek. Taka gra rządząca się regułami. Gracz jest przywiązany do wyniku, ten wynik jest jakoś tam waloryzowany, może wypaść tak albo inaczej, gracz wkłada w to dużo wysiłku, ale konsekwencje nie są negocjowalne. Ruch uliczny albo szlachetna wojna. Tak. One leżą już poza tym kręgiem gry. Tutaj ciekawy przykład. Waloryzacja wyniku, open-ended simulations. Tak? Symulacje, które nie prowadzą do żadnego zakończenia. Nie wiem, jak sobie gramy w cywilny symulator lotu na przykład, tak? Albo tutaj zepsuję jeden z przykładów, które za chwilę nadejdą, ale jak sobie gramy w SimCity, gdzie w zasadzie nie ma żadnego punktu, kiedy mówimy, aha, już wygrałem. Tak? To możemy sobie teoretycznie grać w nieskończoność. Wysiłek gracza, tam gdzie go nie ma zupełnie, czy wysiłek odbiorcy powiedzmy, mamy do czynienia, nie wiem, z filmami albo z innymi formami narracyjnymi. Tak? Filmy, literatura, też można powiedzieć według jakichś tam zasad z nimi obcujemy, ale nie wkładamy w to żadnego wysiłku. Inny przykład braku wysiłku, gapienie się na ogień w kominku. Tak? Ale w tych warto też spojrzeć na te przykłady graniczne. Papierowe RPG, tak? Gdzie na przykład bywa problem z ustalonymi regułami. Tutaj zwłaszcza takie papierowe RPG, jeśli sobie pomyślimy na przykład nie jestem wielkim znawcą historii gier RPG, ale takie rzeczy jak takie nowofalowe RPG, tak? Gdzie te reguły już są dużo luźniejsze. Gry czysto hazardowe, gdzie też jest problem z wysiłkiem gracza, tak? Znaczy oparte wyłącznie na przypadku. Jakieś ruletki, jakieś gry w kości i tak dalej. Gry hazardowe wszelkiego rodzaju. To wszystko Juul umieszcza w tych kategoriach granicznych. I teraz dla mnie ciekawe jest to, jak często gry komputerowe rezygnują z tych kluczowych elementów z tego zestawu kategorii Juula, który wydaje mi się całkiem sensowny, zwłaszcza w tej takiej elastycznej formie. I na ile jest to w grach wideo dziwne, a na ile jest to jakaś rzecz, która nie powinna nas dziwić, bo funkcjonuje w grach od bardzo dawna. Kiedy sobie spojrzymy na utwory takie jak Dear Esther, no to wyraźnie widać, że tu się rezygnuje z mnóstwa rzeczy. Tak? Rezygnuje się z ustalonych reguł, poza tak naprawdę regułami, nie wiem, poruszania się, tak? WSAD plus myszka. Jak wpadniesz do wody, to wracasz. Przez niektóre płotki nie przejdziesz. Tak? Więc takie konwencje, które obowiązują w grze, ale to jest taki zestaw reguł dosyć minimalny, a poza tym żadnych reguł tam nie ma. Różnorodne zakończenie? Nie ma czegoś takiego. Tak? I odpada nam cała ta kategoria właśnie różnorodne zakończenia, waloryzacja tego zakończenia, przywiązanie do zakończenia. Nie ma tego. Tak, tak, tak. Natomiast... Można wpakować jednak tego typu definicję, że tam jest coś w rodzaju wygranej lub przegranej. Tak, natomiast... Wchodzisz to, widzisz i umiesz to zinterpretować, albo nie, jesteś wkurzony. Tak, natomiast to jest taki poziom jakby nadbudowany, bo sama gra... Ona nie przebiega za każdym razem tak samo, bo możemy iść niby troszkę inną trasą, ale tam rozgałęzień prawie nie ma. Troszkę się też zmieniają te komunikaty narracyjne, ale sama gra przebiega zawsze tak samo. Prawda? Więc to jest troszkę tak, jak jest taki przykład przywoływany przez Espena Arseta w książce Cybertekst, że często się mówi o tym, że nawet tekst taki czysto linearny, znaczy jakąś powieść na przykład, że możemy sobie ją eksplorować, bo sobie ją właśnie interpretujemy. Natomiast Arset mówi... Tak, ale to i tak jest zupełnie odmienne od
tekstu, który faktycznie może rozwijać się w kilku innych kierunkach i przybierać inną formę. Nie? Więc w tym twardym sensie wygrania i przegrania tam nie ma. W takim miękkim, jak mówisz, oczywiście. I to jest taki wątek, który też się często pojawia przy grach takich jak Dear Esther albo taka gra 30 Flights of Loving, w której bardzo mocno jest zakłócony tok chronologiczny wydarzeń i trzeba je sobie jakby rekonstruować. I często się pojawia właśnie takie stwierdzenie, że rozgrywka tutaj polega na tym, że to jest taka łamigłówka, którą musimy sobie w głowie ułożyć, prawda? Tylko to się już dokonuje właśnie wyłącznie w głowie, a nie na poziomie jakby operowania mechaniką gry. Wysiłku gracza właściwie też nie ma, poza minimalnym wysiłkiem polegające na tym, że się przesuwamy z miejsca na miejsce. Tak? To jest wysiłek niewiele większy tak naprawdę. Tam nie ma nawet problemu eksploracji, bo przeważnie droga jest i wiadomo, którędy iść. Więc to jest wysiłek niewiele większy od przewracania stron. Tak? Więc można powiedzieć, że męczę się... Znaczy, chociaż zależy. No, to są takie książki... jakiś, nie wiem, album takich rozmiarów, na przykład jak siadamy i przewracamy stronę, to jest to realny wysiłek, tak? Ale... Więc powiedzmy, że w Dear Esther niewiele większy jest. Ale takiego wysiłku gracza opartego na pokonywaniu jakichś wyzwań, stawianiu czemuś czoła, nie ma tam absolutnie. Tak? Więc Dear Esther rzeczywiście wywala numer 1, wywala numer 2, wywala numer 3, wywala numer 4, wywala numer 5, a numer 6 jest taki, że właściwie do każdej gry się stosuje, więc tylko to zostaje. Tak? Więc jak najbardziej możemy to nazywać nie grą. Tak? To jest zjawisko jakieś funkcjonujące, powiedzmy sobie, w ramach gier wideo i będę się upierał, że ono funkcjonuje w ramach gier wideo, bo jeszcze też drugą sprawą, to taka dygresja, jest kwestia tego, na ile tego rodzaju formy, jak Dear Esther, powinniśmy w ogóle nazywać grami wideo. I tu jest dyskusja, i to jest też dyskusja, w której takie chociaż to też trudno teraz w archiwach znaleźć, ale to były takie dyskusje różne, które prowadziliśmy między innymi właśnie z Dawidem Walrychem w polskiej blogosferze i jeszcze z też bardzo ciekawą blogerką Tetelo, autorką bloga Femina Ludens, bardzo polecam. I Tetelo właściwie często mówiła o tym, że rozwód już by był potrzebny, prawda? Że pewne formy nie powinny być nazywane grami i tak będzie lepiej. Ja wtedy zawsze zajmowałem takie stanowisko jakieś takie pośrednie, ale szczerze, bo myślę, że kiedy spojrzymy na Dear Esther, jest w nim całe mnóstwo konwencji, które są ściśle powiązane z grami wideo. Przede wszystkim kwestia nawigacji, tak? Kwestia obsługi sterowania nawet, wsad plus myszka. Żeby grać w Dear Esther, trzeba mieć podstawowe obeznanie ze sterowaniem gier FPS, czy FPP w ogóle. Inaczej to doświadczenie nie będzie takie, jak twórcy chcieli, ono ma być takie przezroczyste, tak, że znajdujemy się na tej wyspie. A jak cały czas będę tą mychą ruszał i mi gdzieś tam będzie szedł punkt widzenia do góry, to doświadczenie nie będzie tak działało. Więc założenie jest takie, że gra w to ktoś, kto jest obeznany z tym sterowaniem. Konwencje takie jak, ale ja chcę wyjść na tę górkę, ale nie wejdziesz na tę górkę. A dlaczego nie wejdę? No widzisz, przecież tu takie kamyczki leżą, znaczy, że nie możesz wejść na tę górkę. Ale przecież no, na kamyczki można wleźć. Nie, w grze komputerowej jak przy drodze leżą kamyczki, to znaczy, że nie możesz tam wejść, tak? No to pójdę w drugą stronę. Nie, ale tam jest płotek. No to ja przejdę przez ten płotek. Nie, po to jest ten płotek, żebyś przez niego nie przechodził, tak? Więc jest całe mnóstwo rzeczy w tym, poczynając od takiego podstawowego poziomu, a kończąc na świetnym doświadczeniu projektanta tej rozszerzonej wersji gry, znaczy Roberta Briscoe. Grali Państwo w pierwszego Mirror's Edge'a? Pierwszy Mirror's Edge to jest gra, zresztą drugi też, to jest gra o parkurze, w której poruszamy się szybko i chodzi o to, żebyśmy w tym szybkim biegu byli w stanie rozpoznawać elementy, które nam się przydadzą na dalszej drodze do, nie wiem, wspięcia się na wyższy poziom, albo wykonania jakiejś akrobacji, albo przejścia po czymś. I te poziomy są tak projektowane, to czasami jest po prostu kodowanie barwne, znaczy te elementy, które tam są do użycia, są kolorowe, ale ogólnie też projekt poziomów jest taki, żeby one mogły w miarę szybko poruszającą się osobę też same przez siebie prowadzić, tak? Subtelnie wskazywać drogę różnymi takimi trikami optycznymi, przestrzennymi i tak dalej. I Dear Esther jest konstruowane właśnie z tym doświadczeniem.
Poczynając od tego, że pierwsza rzecz, którą widzimy, jak się gra zaczyna, to jest zakończenie tej gry, to znaczy taka wieża, na którą się na koniec będziemy wspinać. I pierwsza rzecz, jak stoimy na takim pomoście, to widać to mrugające światełko tej wieży. Tak? I później sobie zdajemy sprawę, że jakby właśnie na samym początku pokazano nam całą trasę, którą mamy iść. Także pod tym względem jest to coś, co niesamowicie silnie wyrasta z tej gleby gier komputerowych. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że jeżeli sobie spojrzymy na te julowskie kategorie i na to, jak ich przestrzegano w przeszłości, to okaże się, że takie gry, nie gry, to absolutnie nie jest nic nowego pod słońcem, a wręcz przeciwnie, że to bardzo często były tytuły, które były niesamowicie popularne. Zaczniemy od Mysta. Myst to jest taka legendarna gra z początku lat 90. I myślę sobie, oczywiście to jest hasło, z którego sobie należy urządzać chichy śmichy, takie powracające hasło. Nie wiem, czy państwo, pewnie się Państwo zetknęli też. Obywatel Kane gier wideo. Tak, jest takie. Jest nawet na Tumblrze taka stronka, która zbiera wszystkie przykłady użycia tego sformułowania obywatel Kane gier wideo. Najweselszy chyba z nich to jest nie pytajmy już, kiedy gry komputerowe będą miały swojego obywatela Kane'a, zadajmy lepiej pytanie, kiedy film będzie miał swojego Bioshocka. No tak, prawda? Więc to jest bardzo wesołe. W moim prywatnym odczuciu wszystkie pytania obywatela Kane'a gier wideo są nieaktualne od lat 80., kiedy dość dużo kandydatów do tego miana się pojawiło i potem już nie ma co szukać. Ale gdybym miał tak na poważnie szukać jakiejś gry, która zadziałała podobnie jak obywatel Kane, to znaczy przekonała szerokie rzesze Amerykanów, że pewna forma kultury jest godna uwagi, bo powiedzmy sobie szczerze, przed obywatelem Kane'em było dużo filmów dużo lepszych od obywatela Kane'a, ale waga obywatela Kane'a polega na tym, że to był przełom w skali amerykańskiej. Tak? I że jest coś, co jest bardzo przyzwoicie zrobione według pewnych standardów komercyjnych, a jednocześnie wykracza ponad nie w sensie artystycznym i zdobywa ogromną popularność i później jest długo, długo cenione, to myślę, że taką grą byłby Myst. Bo Myst to jest taki moment, kiedy, czy wyjście, pojawienie się Mysta to jest taki moment, w którym gry komputerowe, które dotąd były czymś takim, co się siedział sobie dzieciak przy komputerku i sobie łupał, a nagle się okazuje, że gra komputerowa Myst na moim nowym Macu z czytnikiem CD to jest coś, co ja mogę sąsiadom pokazać i powiedzieć, patrzcie, jakie to jest piękne, prawda? Jakie to jest śliczne, jakie to jest dopieszczone artystycznie i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to by było to. Spróbujmy sobie tego Mysta uruchomić, skoro mamy czas jeszcze. Myst, tak technicznie rzecz biorąc, to jest w zasadzie pokaz filmów i slajdów. O Jezu, znowu mruga. To chyba sobie nie popatrzymy na to. Pardon. Przed chwilą już było dobrze, ale teraz nie, bo zaraz wszyscy dostaniemy apopleksji. Przepraszam, że tak, ale przed chwilą jeszcze działał i specjalnie po to zmieniałem rozdzielczość, żeby ten myst działał. Myst to jest technicznie rzecz biorąc w zasadzie pokaz slajdów z dźwiękiem. Od czasu do czasu fragmenty filmików. To jest gra przygodowa, w której przede wszystkim rozwiązujemy takie dosyć skomplikowane zagadki. Natomiast, jak się okazuje, to wcale nie zagadki, czy te wyzwania były przyczyną kolosalnej popularności Mysta, tylko to, jak ten świat wyglądał i to, jak ten świat brzmiał. Bo w Myście było też bardzo dużo uwagi poświęcone oprawie dźwiękowej. Tak, szło się przez las i słyszało się, jak ptaszki śpiewają, jak wiatr szumi w drzewach i tak dalej, i tak dalej. To przy ówczesnych możliwościach komputerów była jakaś dla wielu absolutnie przełomowa sprawa. I tak naprawdę w bardzo wielu ludzi w Mysta grało, jeśli się spojrzy na takie świadectwa ówczesne tego grania, grało w tego Mysta jak w taki symulator chodzenia. Nie, bardzo trudno powiedzieć, ilu ludzi faktycznie, czy jaki procent graczy docierał do końca. Nie sposób tego dzisiaj stwierdzić, nie sposób takich badań nawet przeprowadzić sensownie.
Natomiast właśnie te relacje ludzi, którzy wspominają, jak grali w Mysta, to było to, że tych zagadek to ja za nic. Ale jak to się chodziło i taki relaks był i tak sobie chodziłem tutaj, prawda, po tym lesie i do tych budynków wchodziłem i to było takie niesamowite. Tak? Także w zasadzie funkcjonowało to troszkę jak to Dear Esther. Można powiedzieć, że to był wypadek przy pracy braci Millerów, którzy za trudne zagadki zrobili, ale nie do końca, bo jeśli spojrzymy na to, czym się Millerowie zajmowali zanim zrobili Mysta, to oni robili takie fajne gry dla dzieci. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, widać. Tak jest. Oni robili sympatyczne multimedialne gry dla dzieci. To jest jeszcze taka ładna makowska grafika, gdzie jest tylko czarny i biały. Nie ma żadnych szarych, tylko jest czarny i biały. Tak, czarne i białe kropeczki. To jest nasz statek kosmiczny. Można takimi patyczkami higienicznymi strzelać do uszu. Polecimy sobie na jakąś planetę zaraz. Tu sobie polecimy. O, to jest dobrze, bo tu jest zlew. Zlew bardzo lubię. Tu siedzi taki koleś w tym zlewie. Tak. Była cała seria tych gier, to był Cosmic Osmo and the Worlds Beyond the Mackerel. Była taka gra Manhole, gdzie punktem wyjścia była taka studzienka kanalizacyjna, się otwierało się tam, albo szło się w dół, albo wyrastała z niej taka magiczna fasolka i się szło gdzieś tam w chmury. I to były takie proste gry eksploracyjne dla dzieci, w których nie było żadnych zagadek, były jakieś zabawy, można było sobie układać literki, mieszać kolory. Szczerze mówiąc, dzisiaj przy całej takiej mnogości różnych aplikacji dla dzieci, jednak brakuje mi, znaczy jest jakaś wersja Manhole'a, która była na iPada wydana, ale ona nie jest za dobra, ale brakuje mi to właśnie uroku takiego Cosmic Osmo, bo to jest niesamowicie odjechana sprawa i bardzo dziwne rzeczy się tu dzieją. Jakieś takie beztroskie zmiany skali, tak, rozmowy z jakimiś dziwnymi bohaterami, którzy w sumie nie mają nam nic do powiedzenia ciekawego, ale jest fajnie. I w ten sposób rodziła się ta nawigacja, którą później widzieliśmy w Myście. Tak? Także Myst tak naprawdę z tego wyrasta. Myst nie wyrasta wbrew pozorom z zamiłowania do zagadek, tylko wyrasta właśnie z tych prostych zabaw, takiego błądzenia po różnych absurdalnych przestrzeniach surrealistycznych, które Millerowie wypracowali sobie wcześniej. Także w sumie jest nie grą pełną gębą, której gdzieś tam przypadkiem, jako wypadek przy pracy się te zagadki przydarzyły. I rzeczywiście jak się spojrzy na Mysta, to widać, że te zagadki nie są tam najlepiej zintegrowane z tym światem. Dużo lepiej jest w takim magnum opus Millerów, czyli w późniejszej grze Riven. Nie będę już pokazywał tych gier, bo widzę, że jeszcze kwadransik nam tylko został. The Residents to jest taki bardzo dziwny zespół powiedzmy rokowo-alternatywny, który rozpoczynał swoją działalność w latach 60. Do dzisiaj nie wiadomo, jak jego członkowie się nazywają. Oni występują zawsze w maskach.
swego czasu to były takie maski, takie gałki oczne w kapeluszach, ale te przebrania są różne. I oni się bawili różnymi formami, nie tylko muzycznymi, bawili się formami teatralnymi, wnieśli ogromny wkład w rozwój teledysku jako formy takiej bardziej artystycznej. I jak się zaczęła ta rewolucja CD-ROM-owa w historii gier wideo, to The Residents współtworzyli też dwie bardzo ciekawe gry, Freakshow i Bad Day on the Midway. I to są takie gry też czysto eksploracyjne. Freakshow to jest, trafiamy na taką wystawę odmieńców różnych dziwnych, to jest jakaś ludzka głowa w formalinie, która puszcza bąbelki, mężczyzna bez żadnych mięśni, który tak się jakoś przewala, kobieta, która ma obsesję na punkcie jedzenia robaków, człowiek kret, także takie bardzo, bardzo dziwne te postaci są. I chodzimy, najpierw oglądamy tę wystawę, a potem udaje nam się przedrzeć na zaplecze i chodzimy sobie po tych wagonach, gdzie oni mieszkają. I to jest taka bardzo melancholijna, bardzo poruszająca w sumie historia, jednocześnie z dużą dozą, właściwie nie historia, przestrzeń taka bardzo melancholijna, z dużą dozą czarnego humoru, ale też taka z dużą dozą takiego, nie wiem, człowieczeństwa, jakby to powiedzieć. Bad Day on the Midway, podobnie, tam już jest troszkę więcej takiej wykrystalizowanej fabuły, to znaczy są momenty, kiedy się pewne postaci pojawiają, kiedy one jakieś działania podejmują, ale można tam też wygrać w tym sensie, że można przeżyć, bo tam dosyć trudno jest przeżyć, bo jest psychopatyczny morderca, który cały czas wszystkich ściga, ale tak naprawdę absolutnie nie chodzi o to, żeby przeżyć, czy jak najdłużej tam przetrwać, tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej doświadczyć i jak najwięcej zobaczyć, także też gra czysto eksploracyjna. Były takie plany w pewnym momencie, żeby David Lynch robił serial na podstawie Bad Day on the Midway, ale one niestety spełzły na niczym, więc taką jedną trwałą pozostałością Bad Day on the Midway jest to, że The Residents cały czas wykorzystują jeszcze postać chłopczyka, takiego Timiego, bo to jest taki święty naiwniaczek, który właśnie przychodzi do tego wesołego miasteczka i wszystko mu się tam podoba. Nie zdaje sobie do końca sprawy, że to wesołe miasteczko to jest tak naprawdę jakaś taka antologia ludzkich cierpień i frustracji. Gra Gadget i w ogóle gry Haruhi Koshono, bo to jest jeszcze jedna sprawa, że też bardzo ciekawe rzeczy się zaczynały dziać w Japonii w latach 90. I jednym z takich najważniejszych artystów cyfrowych, tamtejszych, był pan, który się nazywał Haruhi Koshono, i który też tworzył takie gry, które albo polegały na tym, że w sposób zupełnie dowolny się eksplorowały takie dziwne przestrzenie, troszkę jak w tym Cosmic Osmo, albo tak jak w gadżecie jest bardzo, bardzo linearna fabuła. I właściwie to, co my musimy zrobić, to przejść przez te wszystkie miejsca, przez które musimy przejść, przeklikać wszystkie dialogi, zobaczyć, do czego to wszystko prowadzi. To była gra, która swego czasu robiła duże wrażenie. Pamiętam, że to był też pierwszy moment, recenzja tej gry w CD Action, to była już któraś reedycja, bo firma Cryo w pewnym momencie zrobiła taką uzupełnioną reedycję tej gry i wydała to w Europie i to trafiło do CD Action. I to był pierwszy moment, kiedy, nie pamiętam kto to recenzował, ale pewnie EGM, tak? Czyli El General Magnifico. I całkiem sensownie to recenzował i to był pierwszy raz zetknąłem się właśnie z tym problemem. Ja nie wiem, czy to jeszcze jest gra, ale to jest bardzo ciekawe. Gdzieś tam nie wiem, na ile można wierzyć wynurzeniom twitterowym Guillermo del Toro, ale del Toro twierdził, że gra Gadget była bezpośrednią inspiracją po pierwsze dla Alexa Proyasa i filmu Dark City, a po drugie dla Rodzeństwa Wachowskich i dla Matrixa. Także, a grałeś Gadgeta? Nie, patrzę tutaj, że estetycznie ktoś by to mógł argumentować, ponieważ to jest... Nie, to właśnie nie pod względem estetycznym, pod względem fabuły. Estetyka też tam była taka specyficzna, gdzieś tam te ograniczenia techniczne dosyć dobrze zamieniające w atuty, ale to pod względem fabularnym. Tylko, że to jakby nie mogę za dużo powiedzieć, bo mocno popsuł doświadczenie ewentualnego grania w gadżeta, ale faktycznie te powiązania widać.
Ale tak jak już mówiłem, jeżeli będziemy sobie szukać nie tylko w ambitnych i troszkę dziwnych przygodówkach, to też znajdziemy sporo sytuacji, w których absolutnie kluczowe dla rozwoju gier wideo jako formy gry rezygnują z pewnych elementów tej definicji julowskiej, stawiając się na pozycji tych przypadków granicznych. SimCity, to już wspominałem, tak? Brak zdefiniowanego zakończenia. Co ciekawe, twórcy SimCity nie nazywali z tego czegoś, co zrobili, tej pierwszej wersji, to nie wiem, 87 rok chyba, tak? Nie nazywali tego computer game, tylko software toy, tak? Mówili, że to nie jest gra działająca zgodnie z jakimiś tam regułami, tylko toy to coś, co bardziej by służyło do zabawy, tak? I jak się spojrzy w ogóle na produkcję firmy Maxis z tego okresu, SimAnd, SimEarth i tak dalej, to są właśnie takie raczej zabawki, które później oczywiście bez mrugnięcia okiem włączamy do historii gier wideo jako formy, ale sami twórcy nie uważali ich za gry, stwierdzając, że gra porządna to jest coś, w czym się wygrywa, tak, co ma jakieś zakończenie, tak? Nieźle rozgrywał Greg Kostigian. Mhm. Zestawiając, mówiąc negatywną definicję gier, z kilka kategorii, czym gra nie jest. Gra nie jest zabawką, no i to się odpowie do rada. Gra nie jest opowieścią, gra nie jest łamigłówką. Kategorie pokazuje jako inne formy ludyczne. Tak, czyli można by od drugiej strony podejść. Seria Flight Simulator, tak, która najpierw była po prostu Flight Simulator, potem Microsoft Flight Simulator, a teraz to już bardzo trudno powiedzieć, bo w kilku różnych kierunkach poszła, tak, chyba taką najbardziej oficjalną kontynuacją jest przez McDonnella Douglasa wydawane takie coś, co się nazywa Prepared, ale poza tym jeszcze firma Dovetail też przejęła schedę po Flight Simulator. I to jest taka seria, która gdzieś tam od początków lat 80. funkcjonuje w kolejnych odsłonach. I jako żywo też nie ma tam, wszystkie te, znowu odpadają wszystkie te elementy związane z zakończeniem, tak, z wygraniem, z waloryzacją tego zakończenia i tak dalej, i tak dalej. Klasyczne przygodówki. Od czasu, kiedy ludzie z firmy Lucasfilm, potem LucasArts, wpadli na pomysł, że w przygodówce nie powinno się dać umrzeć. Tak? To jest gra, w którą się nie da przegrać. I w związku z czym znowu cały ten komponent związany z waloryzowaniem zakończenia odpada. Tak? Znaczy w pierwszym Monkey Island można umrzeć, nie wiem czy Państwo wiedzą jak, główny bohater się chwali czasem, że jest w stanie wstrzymać oddech na 5 minut, więc trzeba wejść pod wodę i czekać 5 minut i to jest jedyny sposób, w jaki można porządnie i na amen umrzeć w serii Monkey Island. Także klasyczne przygodówki, które są niesamowicie ważną formą w rozwoju gier wideo w latach 90., taką formą, która uświadamia też potencjał narracyjny tego medium, one też są przypadkami granicznymi. Popatrzmy sobie jeszcze na inne przypadki graniczne. The Sims oczywiście, tak? To jest z tego samego powodu co SimCity. World of Warcraft. Ze względu na brak albo nieistotność faktycznego zakończenia, tak? Czy takiego domknięcia gry. I tutaj całe mnóstwo innych MMORPG-ów. Minecraft, który stanowczo sytuowałby się bardziej, gdybyśmy mówili o tej opozycji, o której wspomniałeś, gra kontra zabawka, to Minecraft dużo bardziej jest po stronie zabawki niż po stronie gry. Tak? Chociaż oczywiście elementy gry ma. Ale gdzieś tam źródłowo, jeśli spojrzymy sobie jeszcze na te wczesne alfy Minecrafta, które były jako pierwsze dostępne, to był właściwie to, co dzisiaj się nazywa tym trybem creative. Tak? Znaczy, że możemy sobie dosyć dowolnie budować. I to pozostaje istotą Minecrafta. Tak? I w związku z czym Minecraft też jest przypadkiem marginalnym. Farmville. I w ogóle wszelkiego rodzaju gry społecznościowe i wszelkiego rodzaju też, może nie wszelkiego rodzaju, ale też ogromna większość tych bardzo dochodowych gier mobilnych.
Ja myślę, że w ogóle gry bardzo duży mają problem z tą kategorią wygrania czy ukończenia gry. Tak? Może nawet sensownie jest mówić o ukończeniu. Z punktu widzenia gry free to play, ukończenie gry to jest jakiś koszmar, do którego nie można dopuścić, bo musimy lojalnego klienta utrzymywać przy sobie jak najdłużej. W związku z czym, chociaż kategoria wygrania funkcjonuje na takim poziomie mniejszym, znaczy na przykład poszczególne rozgrywki, poszczególne partie, nie wiem, w Hearthstone na przykład, to nabudowuje się na to szybko bardzo rozległą taką metagrę i ta metagra docelowo powinna być już bez końca. Tak? To jest pięcie się po kolejnych szczeblach ratingowych, to jest zdobywanie kolejnych unikalnych przedmiotów, które są cały czas dodawane do gry. Tak? I w zasadzie próbuje się jakby odchodzić w ogóle od tej idei wygrania i ukończenia gry, bo gra powinna się ciągnąć w nieskończoność. Tak? Tak, 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 ale to znowu jest, taka rzecz, która jest, to znowu jest takie zwycięstwo w skali mikro, prawda? Bo jednak w skali makro nie jest tak, że wygraliśmy tę grę, bo tej gry się nie da wygrać, ona się może ciągnąć w nieskończoność. Nie da się gry ukończyć przede wszystkim. Tak. Nie da się przejść. A to też się ładnie nakłada z tendencją mówienia o grach jako usługach. Tak, tak. To jest ciekawa rzecz, tak, że gra od takiego tradycyjnie rozumianego utworu, który w pewnym momencie się kończy i który możemy uznać, że się z nim zapoznaliśmy i to tyle, gra staje się usługą, tak, czyli czymś, czym cały czas się możemy zajmować. Jeszcze inny przykład, w inną stronę idący, The Walking Dead i cała ta formuła gier telltale'owych. Wcześniej to była formuła gier Davida Cage'owych, powiedzmy, ale Telltale dużo zręczniej to wykorzystało. I to, w jaki sposób firma Telltale odchodzi od tradycyjnej przygodówki i od wyzwań rodem z tej tradycyjnej przygodówki. Tak? Na rzecz takiej gry, która, jak niektórzy mówią, gra się sama. Tak? Znaczy przechodzimy to praktycznie bez wysiłku. Jedynym wysiłkiem są te elementy zręcznościowe, te quick time events, ale tutaj też Telltale jest coraz bardziej, czy firma jest coraz bardziej tolerancyjna wobec graczy, którzy nie do końca sobie radzą. Tak? Takim skrajnym przykładem była na przykład gra Batman, w której właściwie nie dotyczyło to wszystkich tych QTE, ale duża część tych QTE istniała tylko po to, żebyśmy mogli sobie podbić taki licznik batmańskości, który sprawiał, że to, co w końcu, jakiś cios, który w końcu zadamy, będzie fajniej wyglądał. Tak? Ale jeśli ktoś do nas strzelał, a my nie naciskaliśmy w porę guziczka służącego temu, żeby Batman się uchylił, to Batman się i tak uchylał. Tak? I było bardzo sympatycznie. Teraz w Guardians of the Galaxy znowu troszkę poważniejsze podejście do tych QTE wróciło, ale ogólna tendencja jednak jest taka, żeby to faktycznie była gra, którą bardziej się ogląda, niż się w nią gra. I teraz to chyba był już ostatni mój slajdzik. I teraz, jeśli sobie spojrzymy od tego slajdu do przodu, to tak naprawdę mamy, to można by sprzedać jako skróconą historię gier wideo po 2000 roku. Tak? Bo to są takie kluczowe tytuły i kluczowe zjawiska, które się pojawiały. Nie ma oczywiście Dark Soulsów. Tak? Tak? A pytanie jeszcze, Stanley Parable, to już jest jeszcze gra, czy już nie gra? Nie, no to jest absolutnie cudowna nie gra, prawda? Stanley Parable, nie wiem, czy Państwo grali, jeśli Państwo nie grali, to obowiązkowo. Stanley Parable, tam jest taki cudowny moment, gdzie złazimy do jakiejś piwnicy i tak sobie idziemy, długo się nic nie dzieje i narrator mówi, dobra, wiesz co, tak długo się już starasz, to masz. I pojawia się taki wielki napis, wygrałeś. I po chwili, dobra, no to idziemy dalej. No i się idzie dalej. Tak naprawdę wydaje mi się, że jeśli chodzi o gry wideo, to przy pewnym takim troszkę złośliwym nastawieniu, które oczywiście mam, można uznać, że większość tych zjawisk, które były najważniejsze w kształtowaniu oblicza gier wideo przez ostatnie półtora dekady, to są tak naprawdę zjawiska, które u Jula są na marginesie growości z różnych przyczyn. Tak? To są te borderline cases.
Nie ma tu prawie zjawisk, które byłyby zupełnie na zewnątrz. Natomiast okazuje się, że rdzeniem rozwoju gier wideo okazywały się te przykłady z pogranicza. Tak? Czyli ewidentnie jest jakiś zgrzycik czy jakiś problem, jeśli chodzi o te julowskie kategorie, jeśli zestawimy je z tym, jak funkcjonują dzisiaj gry wideo. Tak? Takie małe ad vocem, że sam Jul odszczekał troszkę tekst i po latach powiedział, kiedy pisałem ten tekst w 2002 roku, były wątpliwości, czy uznawać Simsy za grę. Teraz z perspektywy czasu 2013 widać oczywiście, że grą są. Tak, ja myślę, że to faktycznie z jednej strony to odszczekiwanie byłoby wskazane, ale z drugiej strony myślę, że ten zestaw kategorii cały czas jest całkiem sensowny, jeżeli myślimy sobie o tym, co rozumiemy pod tym tradycyjnym pojęciem gry. Tak? Tylko warto sobie zadać pytanie, na ile faktycznie dzisiejsza forma, którą nazywamy grami komputerowymi, której ja nie jestem w stanie sensownie zdefiniować, cały czas przystaje jeszcze do tej kategorii. Tak? Myślę, że jest troszkę tak, że te gry w grach komputerowych zostały w nazwie troszkę z przyzwyczajenia. Nie ma w tym nic drożnego, bo na przykład film cały czas się nazywa filmem, chociaż słówko film odnosi się do błony światłoczułej, która już powoli wychodzi z użycia. Tak? Ale to nie przeszkadza, żeby ten film nazywać filmem. Tak samo nic nie przeszkadza temu, żeby gry wideo moim zdaniem nazywać grami wideo. Ale nie warto stwierdzać z pełnym przekonaniem, że gry wideo są pod zbiorem tego samego zbioru, który zawiera szachy, piłkę nożną, nie wiem, Carcassonne i inne tego rodzaju rzeczy, tak, gry planszowe. Tak samo jak, myślę, jest problem z nazewnictwem papierowych RPG-ów. Tak? No jak można narracyjne gry RPG nazywać grami w takim tradycyjnym rozumieniu? One tak samo wymykają się tej kategorii. Tak? Więc myślę, że może rzeczywiście dla pewnej higieny myślowej warto pomyśleć sobie, co by było, gdyby jednak gry wideo nie były grami, tylko czymś innym. Tak jak mówię, nie jestem w stanie powiedzieć czym, bo gry wideo to jest forma niesamowicie niejednolita dzisiaj. I zawsze jak ktoś pyta, jaki wpływ mają gry na kogoś tam, na młodzież albo na dzieci, albo nie najlepsze, w jakim kierunku zmierzają dzisiaj gry wideo. One zmierzają w 100 kierunkach naraz. I to kierunkach absolutnie ze sobą niezgodnych, nie mających ze sobą często nic wspólnego i ludzie, którzy pracują w jednym kierunku, nie podaliby ręki tym, którzy pracują w drugim. Tak? Taka to jest forma, to są bardzo dobre czasy. Tak? Znaczy zawsze, kiedy jakiejś formy kultury nie jesteśmy w stanie objąć, to jest bardzo dobry czas dla tej formy kultury. Gorzej mają badacze i krytycy, no ale kto by się nimi przejmował. Dziękuję.